gotowaniu dzisiaj. Nie amrytam się ich rzeczy. Są to kasztany wyprodukowane, zbierane w Chinach. Nie jestem za produktami chińskimi, no ale jak już mam, no to będziemy próbować. Już opakowanie sobie wcześniej otworzyłam. Dobra, mam kasztana. Zapach pachnie jak mokry orzech. Tak przynajmniej mi się kojarzy. O Jezu, gdzieś poleciał, dobra. Jest dosyć miękki, jak widać, się rozpołowił. No to próbujemy. Szczerze? Nie smakuje mi. Jest bardzo miękki. Do czego mam smak podobny, bo mam ciężko mi porównać. Jeśli chodzi o konsystencję, w środku jest taki jakby... Są takie miękkiego jadła, tylko rozgotowanego ziemniaka się je. A tak nie do końca czuć takie grudki. A smak to powiem wam, nie wiem. Orzech z czymś mieszany, nie wiem, powiem szczerze. To mi nie smakuje. Kasztany jadalne mi nie smakują. Kupioną w Biedronce o smaku kawy. Tak wygląda. Jest to edycja limitowana. Zobaczymy, jak smakuje. O, już odkręcam. Opakowanie się różni tylko innym kolorem etykietki. No i nakrętka jest koloru brązowego, taki ciemny brąz. Teraz powiem wam, jaki zapach. Zapach faktycznie czuć kawę. Jak są takie cukierki kopiko, to tak strasznie mocno czuć ten zapach. Zobaczymy. Kolor się różni, już wam mówię. Wydaje mi się, może jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że jest ciut jaśniejsza od tej Coca-Coli biedronkowej. Zapach faktycznie jest inny. To na zdrówko. Powiem wam, ciekawy smak. Bo faktycznie czuć jaki posmak coli. I no i takiej kawy, bardziej takiej kofeiny z kawy. Smak bardzo ciekawy. Polecam wam. Myślę, że niektórym powinno zasmakować. Mnie akurat smakuje, powiem wam. Bardzo dobre. Jeszcze wam pokażę raz, jak to wygląda. Opakowanie. Polecam wam. Jest bardzo dobra. Cześć. Cześć.